tu musimy się zatrzymać. Dlaczego zajmujemy się weselem Norberta Kaczmarczyka? Bo w pewnym momencie przed gościniec podjeżdża nowoczesny ciągnik. Pojawiają się też przedstawiciele dealera amerykańskiej marki. Prywatna firma przekazuje wiceministrowi klucze do nowej maszyny. Uwagę nie tylko gości weselnych, ale i opinii publicznej przyciąga moment odbierania maszyny przez polityka Solidarnej Polski. Na jego twarzy nie było takiego zaskoczenia, że nagle przychodzi na to, tak, że to dla mnie jakby przyjął, prawda, ten prezent. I tu pierwsza wątpliwość. Czy kosztowny prezent rzeczywiście był prezentem? Dealer, który ciągnik wręczał, twierdzi, że tak. Ciągnik John Deere 8R340 jako prezent ślubny dla wiceministra rolnictwa brzmi jak prezent idealny. Na ten wyjątkowy pomysł wpadł pan Konrad Kaczmarczyk, który postanowił upamiętnić ślub swojego brata Norberta Kaczmarczyka. Gratulujemy świetnego prezentu. Zobaczcie, jaki ładny traktorek! Ale kilka dni później, gdy o drogim prezencie, także dzięki mediom społecznościowym, mówi cała Polska... A traktor to jest pana wiceministra Norberta Kaczmarczyka, który dostał od swojego brata. Kaczmarczyk wydaje oświadczenie, w którym od prezentu zaczyna się dystansować. Ciągnik pozostaje własnością brata, więc to on podejmuje wszelkie związane z nim decyzje. Przekazanie traktora parze młodej miało charakter symboliczny, oznaczający udostępnienie go do użytku na gospodarstwie. Dał wykorzystać się z pełną świadomością w reklamówce tegoż właśnie dealera. Nie znam marki, która w tak krótkim okresie wygenerowała tak wysokie wyniki z działań public relations. Na naszą prośbę Instytut Monitorowania Mediów sprawdził m.in. tak zwany ekwiwalent reklamowy. Nasi analitycy do spraw mediów szacują wartość reklamową tych wszystkich publikacji z tego okresu na ponad 8 milionów złotych. Według Instytutu Monitorowania Mediów od 20 sierpnia przez 2 tygodnie powstało ponad 8,5 tysiąca publikacji. To wzrost w porównaniu z poprzednimi 2 tygodniami o ponad 800%. A wartość reklamowa marki wyniosła ponad 8 milionów złotych. To wzrost o ponad 400%. Jest to bardzo wysoka kwota i ja jako osoba z branży PR-u i marketingu z wieloletnim doświadczeniem w agencjach chociażby PR-owych wiem, że w okresie po prostu 2 tygodni wygenerowanie takiego wyniku ekwiwalentu reklamowego jest po prostu fenomenem.